Tomasz Pajączek, witam Państwa. Zapraszam na wpajęczynie pytań. Gościem programu jest dziś Piotr Ule, wrocławski radny Nowej.pl. Dzień dobry. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Panie radny, miasto pożyczy piłkarskiemu Śląskowi 20 milionów złotych na spłatę długu wobec zawodników. Od jak dawna wiedział Pan, że Śląsk, że sytuacja finansowa klubu jest zła? No bo gdyby nie była zła, to pewnie by nie była potrzebna pożyczka. To jest ważna informacja, to nie są tylko zobowiązania wobec piłkarzy, ale to też są inne zobowiązania wobec pracowników sztabu szkoleniowego, ale to też przeznaczenie tych pieniędzy jest na regulowanie bieżących zobowiązań, czyli na przejedzenie. Informacje o tym, że te pieniądze mają być przekazane, otrzymaliśmy na 24 godziny przed sesją Rady Miejskiej Wrocławia. To jest taka chyba nasza wrocławska tradycja już zarządu Jacka Sutryka, że pieniądze na Śląsk Wrocław robi się, mówiąc kolokwialnie, z partyzanta. No tak, ale o tym, że jest 20-milionowa dziura w finansach Śląska? To i zarząd, i Rada Nadzorcza musieli o tym wiedzieć wcześniej. A pan jako radny? Ja jako radny nie mogę o wszystkim mówić ze względu na to, że przy analizie dokumentów związanych z wyceną spółki podpisywałem umowę o poufności, w związku z tym nie chciałbym wychodzić tutaj jakby poza jej granice. Pewne wskazania co do tego, że tam może być problem, miałem, natomiast pełnej wiedzy co do tego wszyscy radni na pewno nie mieli. I co więcej, trzeba zwrócić jeszcze uwagę na to, że nie było to podawane jako informacja o tym, że to są długi czy zobowiązania o charakterze wymagalnym, czyli że one są po prostu przeterminowane. Jeżeli Rada Miejska jest traktowana jako taki bankomat, do którego można po prostu zadzwonić, włożyć kartę i wyciągnąć na zawołanie pieniądze, no to znaczy, że chodzi tutaj po pierwsze, Rada Miejska jest nieszanowana, jest traktowana jako maszynka do głosowania i to jest obraźliwe dla wszystkich radnych. To jest Pana komentarz do tej pożyczki? To jest jakby pierwsza część, Panie redaktorze, ja się nie ograniczę tylko do tego. Po drugie, to oznacza, że ktoś unikał analizy opinii publicznej, ponieważ autopoprawką wrzucaną w taki sposób omija się biuletyn informacji publicznej. Czyli na przykład dziennikarze, obywatele nie mogli się zapoznać z treścią, z przeznaczeniem tej zmiany. Dowiedzieli się tak naprawdę z mediów społecznościowych, radnych opozycyjnych, tak? Ponieważ to myśmy donieśli na ten temat. Na sam koniec, to świadczy o tym, że te wszystkie pytania, które zadawaliśmy w maju, kiedy wyrażaliśmy zgodę na sprzedaż Śląska Wrocław, były jak najbardziej zasadne. Pytaliśmy tam o sytuację finansową Śląska. Nie wszystkie odpowiedzi zostały nam udzielone. Jeden z radnych nawet zapytał się mnie, czyim jestem agentem, bo zadawałem pytania. No, cała odpowiedź jest w tych 20 milionach złotych. Jaki zawał musiał się wydarzyć w budżecie Śląska Wrocław, że brakuje tam 20 milionów złotych? Czy nie pojawiły się jakieś przychody, których się spodziewano, czy pojawiły się wydatki, których nie przewidziano, czy to są wydatki o charakterze stałym, czy incydentalnym, to wszystko powinniśmy przeanalizować ze względu na to, że Rada Nadzorcza najwyraźniej, no bo teraz przewodniczący Rady Nadzorczej pełni obowiązki prezesa, żyruje tego typu decyzje. My chcielibyśmy jako radni dowiedzieć się, jakie były przyczyny tej sytuacji, tak, żeby ona nigdy więcej się po prostu nie powtórzyła, bo umówmy się, chyba wszyscy mamy już trochę dosyć tego serialu. I dlatego złożył Pan wniosek o powołanie komisji doraźnej? Tak jest. Czy w jakiś inny sposób chciałby się Pan dowiedzieć i uzyskać odpowiedzi na te pytania? W naszej opinii mamy tutaj do czynienia już z ponad setką milionów złotych przeznaczonych w tej kadencji na Śląsk Wrocław, na mocno dyskusyjne zarządzanie tą spółką, bo mamy poważne problemy i finansowe, i sportowe, czyli mamy tutaj zarzuty i merytoryczne, i takie gospodarcze wprost do funkcjonowania spółki w ostatnich latach. Chcielibyśmy, żeby tak poważna sprawa nie była badana w drodze zwykłej kontroli radnych, ze względu na to, że no, sprawa jest ekstremalnie poważna i dotyczy też jednego z symboli miasta, jednej z najsilniejszych marek na terenie Dolnego Śląska. Chcielibyśmy, żeby przebadały to jakby osoby wydesygnowane ze wszystkich stronnictw reprezentowanych w Radzie Miejskiej Wrocławia, aby w miarę możliwości uczciwie, w miarę możliwości bezstronnie przeanalizować wszystkie dokumenty, które tam się pojawiają w sposób absolutnie poważny. Myśli Pan, że klub prezydenta się na to zgodzi? Liczę na to, że radni, między innymi z klubu prezydenta, tam mimo, że formalnie tego nie widać, to są przecież też członkowie Platformy Obywatelskiej, którzy na przykład myślą o wyborach nadchodzących parlamentarnych i o tym, czy wygra je Platforma, czy Koalicja Obywatelska, czy PiS, że są tam ludzie, którzy myślą o swoich wyborach,
i zastanawiają się, komu mają służyć, czy obecnej władzy w ratuszu, czy są wybrani jednak po to, żeby służyć mieszkańcom, że znajdzie się tam ktoś, kto poprze tego typu komisję i tego typu pracę, ze względu na to, że to jest dobro mieszkańców. No ponad 100 milionów złotych w ciągu jednej kadencji, to jest już chyba więcej niż Rafał Dudkiewicz w czasie całych swoich rządów przekazał na piłkarski Śląsk. Kiedy ta pożyczka ma być wypłacona? Ona miała być wypłacona natychmiast po wejściu w życie uchwały. Z tego co pamiętam, skarbnik sugerował, że w 4 lub 5 ratach. I ma być spłacona w 4 ratach do końca przyszłego roku w ratach po 5 milionów. Właśnie, dokładnie. A czy są jakieś zapisy dotyczące, które mówią o ewentualnym umorzeniu tej pożyczki? Są oczywiście przepisy, po pierwsze w prawie spółek handlowych, w kodeksie spółek handlowych i z drugiej strony w prawie restrukturyzacji zadłużenia. To znaczy z jednej strony, jeżeli zgodzi się walne zebranie akcjonariuszy, można zgodzić się na zmianę zadłużenia na akcjonariat albo na po prostu udziały w spółce. Z drugiej strony można po prostu umorzyć pożyczkę, która była udzielona spółce komunalnej i też zamienić to z perspektywy właścicielskiej na udziały. Więc tutaj absolutnie taka możliwość jest i ja nie wierzę w to, że te pieniądze wrócą do budżetu miasta Wrocławia. Jeżeli w grudniu 2024 roku te pieniądze wrócą w całości, nie poparte innego rodzaju koncesjami na rzecz piłkarskiego Śląska Wrocław, to możemy się umówić, że wyjdę tutaj do pana do studia w koszulce. Jacek Sutryk miał rację. Będę pamiętał. Państwo jakby to też wszyscy widzą, ale tak nie będzie. W sensie podatnik wrocławski nie zobaczy tych pieniędzy z powrotem. Ze względu na to, że niezależnie od tego, czy spółka będzie prywatyzowana, czy spółka zostanie w rękach miejskich, to nie ma perspektywy na to, żeby to było zarobione. Myśli pan, że dojdzie do właśnie prywatyzacji, do sprzedaży Śląska? No bo słyszymy zapewnienia z miasta po tej pożyczce i też ze Śląska, że w żaden sposób ta pożyczka nie wpłynie ani na wycenę, ani na ewentualną sprzedaż. Ja życzę sobie i myślę, że wszyscy powinniśmy sobie życzyć, żeby prywatyzacja, jeżeli okaże się, że będzie na dobrych warunkach, żeby się udała. Zarządzanie miejskie Śląskiem Wrocław już wszyscy widzieliśmy przez ostatnie kilka lat, jak spektakularne sukcesy to zarządzanie w cudzysłowie przyniosło. No ale właśnie, już nawet w trakcie sesji skarbnik i pani dyrektor Michułka zasugerowali, że inwestor, jeżeli byłby zainteresowany, to byłby zainteresowany tym, żeby zadłużenie spółki było zrestrukturyzowane i żeby był tylko jeden partner, z którym można rozmawiać i że to, co będzie się działo z tym zadłużeniem, czyli miasto, i to, co będzie się działo z tym zadłużeniem, będzie przedmiotem negocjacji w drodze prywatyzacji klubu. Trzeba pamiętać, że my mówimy o zadłużeniu na poziomie 20 milionów złotych teraz. Wcześniejsze zadłużenie nie wiadomo w jakiej mierze będzie skompensowane przez tę pożyczkę, ponieważ nie mamy takiej informacji. Znaczna część tych pieniędzy przecież ma być po prostu przejedzona na potrzeby własne. A wartość klubu była wyceniana na mniej niż 9 milionów złotych, czyli mówimy tutaj tak, a jeszcze trzeba pamiętać, że znaczną częścią aktywów byli po prostu piłkarze, których dzisiaj już w części przecież z nami nie ma, są w innych spółkach, w innych klubach, no może poza Exposito, ale spółkach, tutaj... nie, klubach, tak. No w spółkach, w sensie każdy klub jest spółką, prędzej czy później. Tak. Chciałem zapytać już poza teraz Śląskiem Wrocław o kontrolę Nowej.pl w spółce ARAF, która zajmuje się wydawaniem biletynu i prowadzeniem portalu wrocław.pl. Co ona wykazała, ta wasza kontrola? Jesteśmy w trakcie tej kontroli. Pierwsze informacje, które do nas dotarły, są takie, że miasto Wrocław zdecydowało się na z górką podwojenie w 2023 roku nakładów na sam wydruk biletynu wrocław.pl. Każde wydanie to jest 120-140 tysięcy egzemplarzy bezpłatnej gazetki, która trafia do naszych skrzynek pocztowych, jest rozdawana na przystankach, ale też jest dystrybuowana w MPK, na licznych stojakach, nawet na cmentarzach, panie redaktorze, znajdują się te gazetki. Dostajemy mnóstwo sygnałów, że one ścielą się po koszach na śmieci, są wykorzystywane na rozpałkę, na wykładanie na przykład legowisk dla zwierząt. Na pewno nie są wykorzystywane do takich celów, jakie były
założone. Wydajemy na to 2,5 miliona złotych każdego roku, a cel jest chyba taki, żeby każdy mieszkaniec Wrocławia 10 razy w ciągu roku mógł obejrzeć podobiznę pana prezydenta i jego kilka słów, które pisze w każdym wydaniu. To jest nakład ponad 6 milionów rocznie. 6 milionów gazetek. Polskie sosny cierpią, ale pan prezydent może się uśmiechać do mieszkańców i dbać o swoją dobrą pozycję przed wyborami. W naszej kontroli okazało się, że jednym na przykład z najpopularniejszych tematów, który jest odwiedzany przez internautów na wersji internetowej biletynu.wrocław.pl, jest na przykład to, jaki znany aktor kupił sobie domek czy dworek na terenie Dolnego Śląska, jaka tajemnicza choroba zabija koty i cały szereg jeszcze innych łamiących wiadomości, kompletnie niezwiązanych z funkcjonowaniem miasta. Jednocześnie na wersji internetowej biletynu.wrocław.pl są wyświetlane reklamy, które reklamodawcy wykupują w sposób komercyjny, po prostu płacą za nie. W związku z tym biuletyn, który powinien informować na przykład o tym, jaki jest rozkład jazdy, jaki jest harmonogram pokazów fontanny multimedialnej, konkuruje z lokalnymi mediami nie tylko o pracowników, ponieważ widać, jaki jest ruch, jeżeli chodzi o dziennikarzy we Wrocławiu. Raczej to jest z mediów do ciepłych etatów w Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej niż odwrotnie. Widać, jaki jest ruch dotyczący reklamodawców, czyli Wrocław.pl ma przewagę nad wszystkimi innymi mediami. To jest bardzo popularna domena Wrocław.pl. Każdy by chciał mieć medium w takiej domenie. Panie Radny, to w skrócie, to nie tak powinien działać portal miejski? Sięgnijmy po opinię Rzecznika Praw Obywatelskich, który mówi, że prasa wydawana przez gminy, która wykracza poza informowanie o funkcjonowaniu gminy, właśnie o rozkładach jazdy i tak dalej, jest patologią, która powinna zostać zakazana. My tak również uważamy, ze względu na to, że to niszczy demokrację lokalną, niszczy lokalne media, niszczy niezależną opinię na temat tego, co się dzieje w mieście. Jest to po prostu szkodliwe. W naszej opinii to jest patologia przygotowywania się do wyborów i powinno to zostać zamknięte raz na zawsze. Kropka w tym temacie, teraz polityka. Jak pan myśli, dlaczego prezydent Andrzej Duda wciąż nie ogłosił daty wyborów, chyba że w momencie, kiedy rozmawiamy, właśnie to robi? O ile dobrze pamiętam, to historycznie zwykle termin wyborów był ogłaszany na przełomie lipca i sierpnia. I nie ma w tym niczego niespotykanego, niczego, co by mnie w tym momencie dziwiło. Jest na to absolutnie czas i nie szukam tutaj sensacji, chociaż oczywiście zapewne trwają jakieś konsultacje dotyczące połączenia terminu wyborów parlamentarnych z kampanią referendalną i z referendum w sprawie uchodźców. W sprawie tak, decyzji dotyczących uchodźców i odszkodowań ewentualnie. Króciutko, myśli pan, że jest jeszcze szansa na wspólną listę opozycji? Słyszymy, że Koalicja Obywatelska kusi PSL, który obecnie jest w ramach trzeciej drogi związanej z Szymonem Hołownią. Poznamy te listy dopiero wtedy, kiedy one zostaną zarejestrowane jako komitety. Ja nie jestem entuzjastą totalnego połączenia wszystkich, ze względu na to, że to nie za każdym razem jest tak, że 2 plus 2 równa się 4 przy dodawaniu elektoratów. Często to jest tak, że 2 plus 2 równa się 3,5 w takich sytuacjach. Więc tutaj byłbym bardzo, bardzo ostrożny, jako też reprezentant mniejszego środowiska, bo jestem też członkiem Nowoczesnej. Nigdy nie będę entuzjastą tego, żeby przystawki były konsumowane, sięgając do słów klasyka. To na koniec chciałbym się jeszcze odwołać do wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego na Jasnej Górze, który mówił: nie można oddać władzy tym, którzy zapowiadają zniszczenie demokracji i praworządności. PiS mówi: prawo to my? Ja się obawiam, że w dużym uproszczeniu taki świat Jarosław Kaczyński chce przedstawić. Było kiedyś takie, inaczej, zabrakło tam kapłana, który przegoniłby jednak kupców ze świątyni, przekupniów ze świątyni. Mam wrażenie jednak, że w tej, w cudzysłowie, świątyni, w której przemawiał Jarosław Kaczyński, to gospodarz raczej zaprasza tam przekupniów i tworzy z niej halę kupiecką. Wydaje mi się, że to było nie na miejscu. Wydaje mi się i uważam, że świat religii, wiary należałoby separować od bieżącej polityki, bo niezależnie od tego, czy dotyczy ona jakby
wynoszenie jej na do ważnej roli w polityce, czy też jej agresywne zwalczanie szkodzi nie i polityce, i religii. I wydaje mi się, że Jarosław Kaczyński musi być bardzo zaniepokojony tym, jak mogą potoczyć się wybory, że sięga nawet do takich metod. I tu kropka. Piotr Ule, Nowa.pl, Wrocławski Radny. Pięknie dziękuję za rozmowę Państwu, dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Dziękuję.